Dobry wieczór. Czy nas słychać, czy nas widać? Standardowe nasze powiedzenie i standardowe nasze, jakby to nazwać, przywitanie. Chyba to już jest takie webinarowe. Bardzo proszę, jeśli nas słychać i widać, o informacje na czacie. Możecie się też z nami przywitać w ten sposób, mówiąc, skąd jesteście, skąd do nas przybywacie, a tak naprawdę skąd nas oglądacie, z jakiej kanapy. Tutaj jest kanapa w Warszawie, jedna i druga, ale też są inne kanapy. Mamy kanapę z podwarszawską, mamy kanapę z Gdańska. Mysłowice też widzą i słyszą. Cudownie, Lublin widzi i słyszy. Wydaje mi się, że powinien nas również słyszeć Facebook i widzieć, co jest bardzo dobrą informacją. W takim razie Kraków też nas wita i Elbląg doskonale. Piknęło mi, że widać nas i słychać na Facebooku. Świetne wieści. Oficjalnie dobry wieczór Facebooku i dobry wieczór pokoju webinarowym. I dobry wieczór moje drogie prelegentki, które za chwilę się przedstawią, przywitają i będą prowadzić to webinarium. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i w ramach moich działań, czyli Odpornej Szkoły, przygotowałam dla Państwa takie oto webinarium, to znaczy jak pracować z błędem w edukacji zdalnej. Mam już następny slajd, czyli wiem, że się muszę pośpieszyć. To się śpieszę w takim razie. Wszyscy, którzy u nas byli, wiedzą, że Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją. Działamy od ponad 25 lat, więc to jest już naprawdę niezły wynik i cały czas się rozwijamy i współpracujemy, przed chwilą o tym rozmawiałyśmy, z ponad 20 tysiącami nauczycieli i nauczycielek. Edukacja zdalna te liczby znacząco zwiększyła, ponieważ dzięki otwartym webinarom, takim jak dzisiaj, możemy docierać do Waszych domów i spotykać się z Wami wieczorami na kanapie. Dzięki temu możemy, myślę, miło spędzać wieczór. Wspieramy nauczycieli i nauczycielki, ale wspieramy również dyrektorów i dyrektorki. Ważne informacje to oczywiście strona CEO, na którą nieodłącznie zapraszamy po wszystkie możliwe informacje. Zapraszamy również na bloga blogceo.org.pl, gdzie wiele przydatnych informacji, wiele artykułów, linków, filmów, a nawet nagrań audio. Zapraszamy również. I oczywiście kanał na Facebooku. Ci, którzy oglądają nas na Facebooku, wiedzą, że tam jesteśmy. Można nas tam odwiedzać i być na bieżąco. Przede wszystkim tam są wszystkie zaproszenia na nasze wydarzenia i dużo osób wie o tym właśnie z Facebooka. Co dalej, moi drodzy? Zaproszenie. Często polecamy na naszych webinarach różne rzeczy, które planujemy robić. Niektórzy pewnie wiedzą, czasami, a ostatnio nawet częściej, zapraszamy na spotkanie wymiany doświadczeń. I takie spotkanie, wymiany doświadczeń będzie za tydzień i ono będzie dotyczyło właśnie tego webinaru o pracy z błędem. Można się zarejestrować. Ja już wrzucam w tym momencie link na czat do rejestracji na to wydarzenie. Kto ma ochotę posłuchać dzisiaj i potem porozmawiać i wymienić się w małej grupie o swoich doświadczeniach z pracy z błędem, może się na to wydarzenie zarejestrować. Link udostępnię również w trakcie. Ilość miejsc ograniczona, to powinnam powiedzieć, bo to ważne przy rejestracji. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Tak naprawdę to będą rozmawiały prelegentki, które za chwilę przedstawię, więc one będą rozmawiały o błędzie w kontekście kultury błędu i pedagogiki błędu. Będą rozmawiały o tym, jak kształtować relacje. Dzięki temu pedagogika błędu będzie się rozwijać, a nie kultywować kultura błędu. Będą rozmawiać o strategiach pracy z błędem. Będą się zastanawiać i klasyfikować, jakie błędy popełniają uczniowie. Będą rozmawiać też o tym, jak wykorzystać błędy uczniów, aby doskonalić swoją pracę, czyli swoją nauczycielek. I co jeszcze? Porozmawiają o autorefleksji, to na zakończenie. I mam nadzieję, że uda nam się to zrobić i czas nas nie zatrzyma. Kto dzisiaj będzie? Dobre pytanie. Znak zapytania mówi, że powinnam jeszcze powiedzieć o czymś ważnym. Zaświadczenie. Wiem, że to zawsze jest pytanie, więc zaświadczenia będą. Każdy, kto chciałby je dostać, będzie musiał dotrwać mniej więcej do końca webinarium, bo link do zaświadczenia będzie na końcu. Bądźcie w gotowości. Trzeba będzie ten link sobie skopiować, zapisać i potem pobrać zaświadczenie. Jak zwykle jest ono dostępne przez 7 dni od zakończenia webinaru, więc spokojnie każdy zdąży. To teraz już mogę Was, moje drogie panie, przedstawić. Jako ekspertka merytoryczna, metodyczna ze Szkoły Innowatora, części CEO, bardzo dużego projektu, będzie dzisiaj mówić o błędzie Magda Bogusławska. Dzień dobry. O, dziękuję Ci, Magdo, machasz do mnie, widzę.
I do Państwa również, więc będzie Magda. Będzie również Agnieszka Wenda, już jest Agnieszka Wenda, która od wielu, wielu lat współpracuje z TEO. Jest również autorką poradnika dla nauczycieli OK Zeszyt. Dzień dobry. I ostatnia, ale nie ostatnia, równie ważna jak wszystkie dwie wcześniejsze, Kasia Włodkowska, nauczycielka języka polskiego z liceum, dla odmiany w stosunku do Agnieszki, która uczy języka polskiego w szkole podstawowej. Super belferka, ale myślę, że to, co Kasiu chyba najbardziej przyciąga do ciebie, to projekty edukacyjno-humanitarne, z których jesteś znana i myślę, że dużo osób będzie o tym wiedziało, co ty robisz po prostu. Zostawiam was w najlepszych możliwych rękach. Będę słuchać z wielką uwagą o tym, o czym prelegentki będą rozmawiać. Zachęcam do zadawania pytań na czacie. Będziemy w miarę możliwości starać się na nie odpowiadać. Życzę miłego wieczoru. Będę tutaj cały czas czuwać i zaświadczenia będą pod koniec. Bardzo dziękuję. Magdo, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo, Kasiu. Szanowni drodzy Państwo, bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa. Ja witam w imieniu nas trzech, Agnieszki, Kasi i moim własnym. Jak już wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj spotykamy się po to, by właśnie rozmawiać o błędach i cieszę się z tego, że tak licznie są Państwo z nami obecni i cieszę się też z tej sposobności rozmowy właśnie na temat tego, jak pracować z błędami, by stawały się dla nas użytecznymi, wartościowymi narzędziami w rozwijaniu umiejętności i kompetencji naszych uczniów. Dlaczego warto rozmawiać o błędach? Już trochę to wybrzmiało. Mamy w naszym zwyczaju takie dosyć krytyczne podejście do błędu wtedy, kiedy nasze dzieciaki wkraczają w mury szkoły, a tymczasem wszystkie wcześniejsze doświadczenia związane z nabywaniem najbardziej podstawowych umiejętności życiowych czy z rozwijaniem swoich pasji, to są doświadczenia, które pokazują, że błędy są po prostu krokami w drodze do nabywania nowych umiejętności, nowych sprawności, nowych zdolności. Chciałabym na sam początek zaprosić Państwa na chwileczkę na stronę Mentimeter. Najlepiej by było, gdyby Państwo zechcieli wziąć, jeśli jest taka możliwość, do ręki swoje telefony i wejść na stronę www.menti.com i tam wpisać kod, który widzą Państwo także na slajdzie, 16 39 49 8. Oczywiście, jeśli nie mają Państwo przy sobie telefonu lub też z jakiegoś powodu no, telefon nie ma dostępu do sieci, można wejść w link, który zapewne moje koleżanki właśnie wkleiły na czat. Tam będziemy mogli wspólnie zobaczyć odpowiedź na to pytanie, które wierzę udzieli jak najwięcej osób spośród Państwa. Już pojawiają się pierwsze odpowiedzi, takie jak niepowodzenie, pomyłka, porażka, faktor, problem, ale też i zmiana, odwaga, stres, zawód, krytyka, ale też nauka, próba, strach. Czekam chwilkę, żeby zobaczyć, jakie kolejne odpowiedzi się pojawiają. Krytyka, naprawa, rozwój, sprawdzenie. Jak Państwo wiedzą, te wyrazy, które widzimy na środku naszego slajdu i które są zaznaczone jako największe, to są te odpowiedzi, których udzielono najwięcej. Najczęściej Państwo wskazywali na to, że my postrzegamy, rozumiemy błąd właśnie jako porażkę, niepowodzenie, pomyłkę, strach, coś, co powoduje, generuje stres, wstyd i jeszcze patrzę, i złość. I właśnie takie podejście do myślenia o błędzie,
traktujemy czy mówimy jest przyczyną tego, że często mówimy o tej kulturze błędu, która każe nam traktować błąd w taki sposób, jaki widzimy na slajdzie. Dzisiaj będziemy zastanawiać się też nad tym, co zrobić, żeby od tej kultury błędu odchodzić i zajmować się bardziej tym, co nazywamy z kolei pedagogiką błędu, czyli takim podejściem, w którym błąd jest czymś, co wspiera nasz rozwój, czymś, co pozwala nam pokonywać kolejne kroki w drodze do doskonałości, w drodze do perfekcji. Ale teraz chciałabym pokazać Państwu, a w zasadzie poprosić Kasię, żeby Kasia pokazała Państwu, jak na podobne pytanie, które ja zadałam przed chwilą Państwu, odpowiedzieli Kasi uczniowie. Dziękuję bardzo. Faktycznie to, co Państwo widzą, to są autentyczne odpowiedzi moich uczniów. Pozdrawiam tutaj moją ukochaną drugą CG. Zapytani o to, czym dla nich jest błąd, proszę zwrócić uwagę, że większość z nich zwróciła uwagę na pewną formę stygmatyzacji, która z tym błędem się kojarzy, na ogromny dyskomfort, na tą negatywną stronę błędów. Pojawia się tutaj stosunkowo niewiele odpowiedzi, które mówią o tym, że to może być jakiś asumpt do poprawy, że to może być pretekst do autorefleksji. Niewiele osób wskazało, że jest to pamiątka na przyszłość, tak? Że błąd staje się wspomnieniem, które można obłaskawić, ale właśnie większość tych odpowiedzi jest negatywna i to jest właściwie potwierdzenie tej tezy, o której mówiła Magda, tak? O tej kulturze błędu, która jest tak silnie zakorzeniona w naszej rzeczywistości i którą zamierzamy dzisiaj zburzyć nieco. No właśnie i w obalaniu tej tezy, tej kultury błędu też pomogą nam dzieci, uczniowie Agnieszki, dzieci z 5 klasy szkoły podstawowej, które też odpowiedziały nam, Agnieszce, na podobne pytanie. I powiem szczerze, że wtedy, kiedy zapytałam ich właśnie tym pytaniem, które Państwo widzicie, gdy popełniam błąd, to byłam bardzo mile zaskoczona, że tą najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było właśnie: staram się go naprawić. Jest tutaj, są takie odpowiedzi często pojawiające się: próbuję naprawić. Jest taka odpowiedź: rozmawiam z mamą, rozmawiam z rodzicami, szukam przyczyny. Niezwykle miłe doświadczenie dla mnie, to było wtedy, kiedy ich o to zapytałam, że zobaczyłam, że oni nie patrzą na błąd tak jak my. My patrzymy bardziej właśnie w kontekście porażki, trochę bardziej nas to blokuje. Oni widzą to już inaczej. Oczywiście w dalszym ciągu są tutaj nawet takie bardzo mocne odpowiedzi, żeby nie zacytować tej, która jest na brązowo, prawda, że już w ogóle takie bardzo negatywne myślenie o sobie, ale jest tutaj dalej złość, jest dalej to, że zamykam się w sobie, staram się jakiś, prawda, są takie odpowiedzi, że staram się zachowywać miło, ale też są takie odpowiedzi, że niestety bardzo się stresuję. Niemniej miłe jest to, że młodsze dzieci patrzą na to w taki bardziej otwarty sposób, co też nam pokazuje, że chyba jest nad czym pracować. Ja chciałabym to tylko skomentować tak, że myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że to są młodsze dzieci, które jeszcze nie weszły tak głęboko w ten nurt tak zwanej kultury błędu, ale jak widzicie, jak widzą Państwo, Agnieszka jest po prostu jedną z tych nauczycielek, które na co dzień z błędem pracują i wierzę, jestem przekonana, że to na pewno też są właśnie efekty tej codziennej, celowej i systematycznej pracy z błędem, czy nad wykorzystywaniem błędu w procesie uczenia się uczniów, o czym będziemy za chwileczkę trochę więcej wszystkie trzy mówić. No właśnie, bo to jest tak, jak dzieci powiedziały, że kiedy błąd przestaje być powodem poczucia porażki, czy wstydu, czy źródłem stresu, to jest tak, że możemy z niego wyciągać wnioski, ale żeby tak się działo, na początku po prostu każdy z nas, nasz uczeń, my sami musimy zaakceptować ten fakt, że błąd popełniliśmy,
Musimy przestać się go bać, przestać się go wstydzić, przestać myśleć o nich w tych kategoriach kultury błędu. I tutaj bardzo dużo zależy od naszej nauczycielskiej postawy. Ja bardzo lubię używać takiego zdania, które widzą Państwo na slajdzie. Zdania to świetnie, to super, że popełniłaś taki błąd. Dzięki temu dużo łatwiej będzie Ci uniknąć go w przyszłości. Ale jeśli myślimy o tym, że chcemy dzieci do takiego myślenia o błędzie, czy takiego podejścia do błędu przyzwyczajać, pamiętajmy też, że to jest proces, że my to też dobrze, jeśli zaplanujemy, jeśli przeznaczymy na to określony czas na naszych lekcjach i nie będziemy o takim podejściu do błędów zapominać. Kasiu, opowiesz nam trochę o swoich doświadczeniach związanych z tym, jak to robisz? To znaczy tak, ja zawsze szukam pretekstu, szukam sposobu do tego, aby zainicjować rozmowę o błędzie. No bardzo często pracuję podobnie jak Agnieszka na refleksji, ale szukam też konkretnych tekstów kultury, bo ja lubię pracować na konkrecie, które mają zainspirować i otworzyć na refleksję, na rozmowę, na przemyślenia, czasami które one jakby w ogóle nie muszą być zwerbalizowane, wystarczy, że uczeń je zamknie pod powiekami, że będzie o nich myślał, że do nich wróci. I jednym z takich pretekstów jest właśnie film, który chciałyśmy Państwu zaprezentować. Film Gonciarza pod tytułem Step One, krok pierwszy. Film trwa tylko 3 minuty 20, więc mam nadzieję, że z równą przyjemnością jak my zanurzą się Państwo w tej rzeczywistości, do której zabiera nas gonciarz. Mam nadzieję, że dla Państwa, podobnie jak i dla mnie, ten film jest inspirujący. Ja powiem, w jaki sposób pracuję na przykładzie tego filmu. Zresztą otrzymają Państwo też scenariusz, który będzie taką zapewne pomocą do tego, aby ten film wykorzystać w procesie dydaktycznym. No, na początku rozpoczynam od tego, że proszę uczniów, aby na Jamboardzie odpowiedzieli na pytania, z jakimi refleksjami, z jakimi słowami kluczami kojarzy im się ten film, który zobaczyli. No i padają tutaj oczywiście różne odpowiedzi, że krok pierwszy, błąd, porażka, upór, nauka, próba, działanie, determinacja, pasja i talent, który według gonciarza mamy wszyscy. I ten talent polega właśnie na tej determinacji, oswajaniu się z błędami. I później również można zapytać uczniów na temat tego, czym według gonciarza jest uczenie, jaki jest najlepszy sposób na to, aby się uczyć, czym jest nauka i co to znaczy, że nauka jest jak widzenie nieskończoności, w jaki sposób oni to rozumieją. No i oczywiście tutaj takie wodowanie tematu prowadzi nas do refleksji na temat błędu. Ten film niewątpliwie jest filmem, z którym łatwiej nam będzie pracować ze starszymi dziećmi. Dlatego znalazłyśmy dla Państwa film, który ogromnie lubimy, który nas zawsze niezwykle wzrusza, który też mówi o upadaniu, o błędach i o wytrwałości. Film, który z powodzeniem możemy w podobny sposób wykorzystać w pracy z młodszymi dziećmi. Agnieszko? I tak, proponuję najpierw, żebyśmy go obejrzeli. Wydaje mi się, że on powie więcej niż wiele różnych innych słów. I proponuję tak, filmik o mamach. Ja myślę, że on naprawdę jest tutaj bardzo wymowny. Też analogicznie do tego, o czym mówiła Kasia, ja przeprowadziłam taką lekcję ze swoimi uczniami na temat błędu. Pokazałam im ten filmik, ale właściwie pokazałam im ten filmik na samym końcu, po to, żeby też w jakiś sposób zrobić taki akcent tego, jak możemy popatrzeć na błąd i popatrzeć na to, że ten błąd tak naprawdę jest nam
niezwykle potrzebny w życiu, żeby się czegokolwiek nauczyć. Ja tu śledzę też to, co Państwo piszecie na czacie i wielu z Państwa już pisało o tym, że właściwie błąd otwiera na różne nowe sytuacje i świetnie, jeżeli my to wiemy i świetnie, jeżeli staramy się to wykorzystać. Trudniejsze jest to bardzo często dla uczniów, dlatego niezwykle ważnym jest to, żebyśmy o tym z dziećmi rozmawiali i nie bali się otwierać takich sytuacji, w których oni też mówią o tym, że właśnie z błędem mogą czuć się źle, że boją się klasówki, że boją się sytuacji stresującej, że boją się porażki. Żeby pomyśleć o błędzie jako o takiej rzeczy, która im pomoże się czegokolwiek nauczyć i otworzyć na nowe rozwiązania, trzeba pomyśleć o tym w takim kontekście, żeby być właśnie bardziej taką osobą wspierającą niż taką osobą oceniającą. Stąd ten filmik o mamach jest tutaj niezwykle trafiający w sedno sprawy. Na ile my jako nauczyciele jesteśmy w stanie pomóc uczniom być taką osobą, która prowadzi, która jest obok, która poda rękę wtedy, kiedy będzie ten upadek, a nie wtedy powie, o teraz to już naprawdę beznadziejnie, teraz to jedynka, teraz to upadłeś. Pomyślenie o zmianie roli właśnie nauczyciela na osobę, która wspiera, to jest pierwszy krok do tego, o czym mówimy teraz bardzo często w ogóle w kontekście szkoły. Mówimy o tym, że edukacja to relacja, prawda? No właśnie. No właśnie, tak często mówimy, że edukacja to relacja, że teraz, szczególnie w tych czasach zdalnej pracy z uczniami, powinniśmy to powtarzać jeszcze częściej niż dotychczas, że liczą się te wszystkie ważne aspekty związane z uważnością na potrzeby, na sygnały, które przekazują nam uczniowie. Liczy się to, by uczniowie w tym nauczaniu zdalnym, nie tylko w czasie naszych lekcji, mieli poczucie bezpieczeństwa. Liczy się uśmiech, liczy się też to poczucie, które powinniśmy, czy świetnie, jeśli potrafimy przekazywać naszym uczniom, że są ważni i że są dla nas ważni. I w tym wszystkim także właśnie liczy się to przyjazne podejście do błędu, to prawo do popełniania błędu i rozumienie, że jeśli my nauczyciele nie będziemy takimi przyłapywaczami na błędach, a osobami, które otwierają się na te relacje z uczniami, wówczas dużo łatwiej będzie nam stosować te wszystkie strategie pracy z błędem, o których za chwileczkę będziemy chciały powiedzieć. Kasiu, Agnieszko, jak to u Was jest? Co to znaczy, że budujemy relacje, że pracujemy na relacji, szczególnie teraz właśnie w czasie zdalnej pracy z uczniami? Odnoszę wrażenie, że zdalna edukacja jest takim papierkiem lakmusowym edukacji w szkole polskiej, ponieważ tutaj w sposób taki jaskrawy wychodzą wszystkie niedociągnięcia, ale też jeżeli udało nam się wcześniej zbudować właśnie ten dobry grunt, tą dobrą relację, to i skuteczność naszych oddziaływań jest większa, no bo skoro zmieniła się rola nauczyciela, tak, i no żadną miarą nauczyciel nie może być teraz żandarmem, który stoi na straży tego, czy uczeń ściąga, czy nie, tak, jeżeli nie może przechadzać się po klasie, żeby sprawdzać, czy przypadkiem uczeń z telefonu nie ściąga, no to w takim razie co jest teraz ważne? No ważna jest ta świadomość celu, ważne są relacje, bo dopiero na tych relacjach można budować no, jakby cały ten sukces pedagogiczny i traktowanie też ucznia jako worka na wiedzę chyba też nie jest najlepszym rozwiązaniem tej zdalnej sytuacji. Mi się ogromnie podoba to, Kasiu, co powiedziałaś o papierku lakmusowym. Fantastyczna metafora tej sytuacji, w której znaleźliśmy się teraz w edukacji zdalnej. Jeżeli będziemy przyłapywaczami, czyli osobami, które mają przyłapać ucznia na błędzie, to nam to niestety nie wyjdzie. Na pewno wielu z Państwa się zastanawia po wielokroć, czy ten uczeń odpowiedział samodzielnie, czy nie samodzielnie, czy to jest jego, czy to jest może z Wikipedii, czy to jest może skądś tam jakaś zaciągnięta wiedza z jakiegoś innego
żadnego źródła. Jeżeli będziemy starali się tylko i wyłącznie wskazywać błędy ucznia, no to on będzie starał się zrobić to najlepiej, jak tylko można. Czasami nie w taki sposób, że zrobi to samodzielnie, tylko będzie sięgał po gotową wiedzę, którą wie, że jest to wiedza na pewno dobra. Ale co my wtedy zyskujemy? No tak naprawdę zyskujemy tylko to, że wiemy, że ten uczeń potrafi wykonać kombinację klawiszy Ctrl C i Ctrl V i on nam to po prostu wklei. Jaki jest efekt tego, jeśli chodzi o to, czego on się nauczył? Dlatego ja myślę, że być może wtedy, kiedy my już wcześniej budowaliśmy relacje, to mamy szansę teraz troszkę tak zwane odcinać kupony od tego, czyli jeżeli gdzieś ta filozofia pracy czy kultura pracy z błędem istniała i budowaliśmy to w taki sposób, że oni czuli, że mogą popełniać te błędy, to teraz nie mieliśmy tego problemu, żeby martwić się, czy oni nas, czy uczniowie nas oszukują, czy nas nie oszukują, bo im się po prostu nie opłacało. Nie ma żadnego sensu, żeby oszukiwać nauczyciela w momencie, kiedy ten nauczyciel nie będzie przyłapywał i stawiał jedynek za błędy, tylko będzie to szansa na otworzenie dyskusji, na to, żeby o błędach rozmawiać, zastanawiać się, jak nad tymi błędami pracować i co dalej z takim błędem zrobić. Ja miałam trochę trudniej, prawdę mówiąc, teraz w czasie pandemii, ponieważ zmieniałam szkołę, zmieniałam miejsce, w którym pracowałam i właściwie ten czas, kiedy można było wypracować sobie te relacje, to było tylko 1,5 miesiąca, kiedy te dzieciaki swoje z tej 5. klasy poznałam. Ale myślę, że właśnie to, że my już wtedy no, nie pracowaliśmy dla ocen, co było chyba trochę szokujące dla moich uczniów, że nie każda praca, nie każde działanie, nie każda ich aktywność wiąże się z oceną, że robią coś nie dla mnie, ale że robią to dla siebie, nie po to, nie dla rodziców, żeby pokazać ocenę, tylko po to, żeby się nauczyć, to nagle okazywało się, że zmieniała się troszkę perspektywa patrzenia na to, co się dzieje w szkole i być może też dlatego później takie fajne odpowiedzi udzielali, jeśli chodzi o tę pierwszą ankietę, którą wam pokazywaliśmy w kwestii tego, że to jest jakieś otworzenie się na sytuację uczącą. Także myślę, że w kwestii tego edukacja to relacja. Myślę, że jeszcze dzisiaj będziemy mieli okazję kilka razy o tym powiedzieć. Myślę, że będziemy nieustannie do tych słów nawiązywać właśnie w kontekście tego, o czym byśmy chciały teraz trochę powiedzieć, czyli o różnorodnych pomysłach, nazywamy je strategiami, sposobami, ideami, co zrobić z uczniowskim błędem, by, jak mówimy, jak powtarzamy, jeszcze raz to powiedzmy, stał się drogowskazem, stał się wskazówką, stał się pomocą, a nie przyczyną porażki, stresu i płaczu, strachu i tak dalej. Opowiemy o różnorodnych strategiach pracy z błędem, które chciałabym skategoryzować w 4 takie różne grupy. Jedne z nich dotyczą modyfikacji sposobu oceniania i tutaj nawiążemy na przykład, choć nie tylko, do dobrze nam wszystkim znanego podejścia tak zwanego czerwonego i zielonego długopisu, czyli sytuacji, w której zmieniamy nacisk kładziony na to, co błędne, na to, co dobre, pozytywne. Czasem wykorzystujemy własne błędy, które celowo popełniamy albo które projektujemy właśnie po to, by modelować pewne reakcje i zachowania uczniów. Potrafimy też, chcemy doceniać ryzyko i inicjatywę i traktować to jako wartość, nawet wtedy, gdy jego efektem jest uczniowska pomyłka. No i to, co ważne, o czym też będziemy mówić, to często ważniejsze jest dla nas nie efekt, czyli wynik, ostateczny kształt pracy uczniowskiej, tylko sposób, w jaki uczeń doszedł do rozwiązania, sposób rozumowania i analizowania postawionych przed uczniami problemów. Zacznijmy może od zielonego i czerwonego długopisu.
Tak, oczywiście to jest ta metoda, ta strategia pracy z błędem nie jest ani odkrywcza, ani innowacyjna, ale ja chciałam jakby powiedzieć o pewnych konkretach, które można wykorzystać, pracując właśnie z zielonym długopisem, dlatego że sama wymiana koloru no, niewiele zmienia, tak, bo można równie dobrze eksponować błędy za pomocą zielonego długopisu, chociaż wiadomo, że to czerwony domaga się krwi i on się kojarzy właśnie z taką stygmatyzacją i piętnowaniem. Jednak ten zielony długopis może być wspierający, no ale teraz w jaki sposób właśnie taki komunikat wspierający za pomocą tego zielonego długopisu można formułować? Czyli no ważne jest to, żeby uczeń wiedział, co poszło dobrze. Tak? To jest w ogóle pierwsze pytanie, na które warto odpowiedzieć, które warto zanotować. Co ma poprawić? Jak ma to poprawić i w jaki sposób ma pracować, aby się rozwijać. I ja zawsze jak oceniam pracę, to mam taką ściągę na podorędziu, o której nikomu nie mówię i na tej ściągce właśnie mam takie wspierające komunikaty, które mają pomóc, aby ten zielony długopis był skuteczny i aby uczeń wiedział, w jaki sposób korygować pewne niedociągnięcia, ale przede wszystkim, żeby miał świadomość tego, w czym jest dobry. Czyli mocną stroną twojej wypowiedzi albo świetnym pomysłem w twojej rozprawce. Duże wrażenie zrobił na mnie pomysł, do którego się odniosłeś. Doceniam bardzo fakt, że odwołujesz się do tak niszowego tekstu kultury. Dostrzegam co prawda, że w twojej pracy brakuje pewnego pogłębienia albo uszczegółowienia i dlatego proponuję, abyś zadbał o konteksty. Nie, że to jest taki język, który przy użyciu tego długopisu zielonego może wspomóc. Przepraszam. Usuwalne adnotacje. Mamy tutaj przykłady zarówno z czasów edukacji stacjonarnej, jak i już z tego okresu edukacji zapośredniczonej. Jak widzicie, przykłady pochodzą od Agnieszki. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że właściwie ta praca z błędem w postaci usuwalnych adnotacji, ona jest możliwa w każdym wymiarze, bo z jednej strony tutaj mamy taką standardową pracę ucznia z zeszyt, gdzie można przyklejać takie sklerotki i napisać, prawda, popraw zaznaczone błędy. Tutaj może nie jest to mocno widoczne, bo te błędy są ołóweczkiem i na marginesie są wtedy takie strzałeczki, w którym miejscu, żeby tam gdzieś nie przeoczyć tego błędu. Ja też prowadzę z dzieciakami OK zeszyty, więc oni się nieraz tam obrażają, jakby tam wziął, wiecie, mechanicznie z tym czerwonym długopisem, wyjechał, pozamazywał, a tam jest po prostu tyle ich pracy, tyle ich serca włożonego w taki zeszyt, że nie mam sumienia im czegoś takiego zrobić i absolutnie nie zależy mi na tym, żeby było widać, że ja tutaj namachałam się i napracowałam i na tę czerwoną, prawda, wypaskudziłam tę kartkę, tylko zależy mi na tym, żeby tam było po prostu dobrze i mogę w każdej chwili taką kartkę odkleić i analogicznie w tej chwili chyba nawet łatwiej jest dzieciom pousuwać te komentarze, które nauczyciel da na pracy takiej, która jest pracą edytowalną, prawda, Kasiu? Tak, ja w ogóle bardzo często też stosuję taką metodę, że wrzucamy pracę na dysk i wszyscy formułujemy te komunikaty. Aha. Także oni uczą się korygować te błędy, ale też przede wszystkim budować wspierające komunikaty, bo to jest sztuka. Tak, słuchajcie dziewczyny, ja też podglądam, co piszą nasi uczestnicy webinaru na Facebooku i właśnie wyczytałam bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że fajnie, żebyśmy się wspólnie zastanowiły nad tym, co powiedzieć, co poradzić. Pytanie o to, a jeśli w pracy naprawdę nie można odnaleźć niczego pozytywnego, to co napisać uczniowi? Czy naprawdę nic? Ani nawet ładne pismo, to znaczy to trzeba by było powiedzieć chyba o tym, jakie są fakty. Jakie są oczekiwania i jakie będą konsekwencje, jeżeli to się nie zmieni, czyli no tak bardzo no sformułować, jakby pokazać kierunek, pokazać drogę, co zrobić, aby było lepiej, żeby ten uczeń no, chodząc po śladach albo słuchając tych rad, potrafił w konstruktywny sposób odnieść się do
no do tego braku takiego bardzo widocznego, no bo tu nie chodzi też tylko o to, żeby głaskać bezustannie i mówić. Dokładnie. Tak. Ja myślę, też myślę, że to jest tak, że my mamy całe spektrum różnych możliwych sposobów ocenienia czy odniesienia się do pracy ucznia. Jeśli rzeczywiście tak jest, choć tak jak mówisz ty, Kasiu, to jest też sztuka, żeby znaleźć to, co jest godnego zauważenia i docenienia w pracy uczniów, ale wtedy możemy posłużyć się właśnie od chociażby tą metodą, tą praktyką, którą teraz pokazujemy, czyli tych usuwalnych adnotacji, które później po poprawieniu rzeczywiście będą mogły zniknąć z pracy i praca pozostanie czysta, jak to się mówi, nieskażona jakimkolwiek kolorem tuszu nauczycielskiego i cały ten zabieg służy tylko i wyłącznie temu, żeby zachęcić, zmobilizować, wesprzeć tą chęć, tą gotowość ucznia do tego, by się uczył, czyli by zdobywał coraz to nowe umiejętności i właśnie te trudności pokonywał. Bardzo często, znaczy może ja opowiem Państwu o takiej praktyce, którą ja stosuję i stosowałam już wiele lat temu, która oczywiście może mieć bardzo różne swoje manifestacje. Ja to nazywam tak zwanym dzienniczkiem uczenia się i wydaje mi się, że teraz właśnie w czasie zdalnej edukacji jest szczególnie wartościowa, ponieważ też aktywuje u naszych dzieci, które dużo czasu spędzają na samodzielnej pracy, to, co ja nazywam metapoznaniem, czyli pozwala nie tylko pracować na błędzie jako na czymś, co chcemy usunąć, zlikwidować, pokonać, ale też kształtuje w uczniach rozumienie własnych strategii uczenia się i nie tylko je kształtuje, a także po prostu rozwija. Ja stosuję to w taki sposób, że zadaję co pewien czas moim uczniom, czasem zdarza mi się też pracować z dorosłymi osobami i zadaję te same pytanie, taką właśnie garść czterech pytań. Czego się dzisiaj nauczyłam, może to dotyczyć lekcji, może to dotyczyć pracy projektowej, może to dotyczyć po prostu pracy z jakimś filmem, który moi uczniowie oglądają. Kolejne pytanie jest i dotyczy tego, jak się tego nauczyłam. Później właśnie ta własna, samodzielna analiza błędów. Jakie błędy popełniłam, których już nie chcę więcej popełnić. I bardzo ważne pytanie, co mogę zrobić, co zrobię, jak to zrobić, żeby przestać je popełniać. I rzeczywiście to buduje w osobach, które mają to doświadczenie, szczególnie jeśli to doświadczenie następuje co pewien czas, czyli jest aktywnością w miarę możliwości systematyczną, to buduje taką odpowiedzialność za własne uczenie się, to też kształtuje tą sprawność analizowania tego, co dla mnie jest trudne, albo jakie błędy właśnie w procesie zdobywania nowych umiejętności popełniam. Nie mam na myśli już błędów merytorycznych, tylko pewne takie błędy jak strategiczne, które sprawiają to, że uczenie staje się dla uczniów trudniejsze. Bardzo Państwa zachęcam do spróbowania właśnie nawet zamiast pracy domowej, w formie pracy domowej. Oczywiście to, co ważne, to to, że ja nie pokazuję przykładów takich dzienniczków moich podobiecznych, dlatego że zawsze uważam, że to jest jego własność. Nie zmuszam do dzielenia się tymi refleksjami, chociaż inicjuję rozmowę na ten temat. Jeśli zależy mi, by do takiej rozmowy doszło na pewno i chcę wiedzieć, że na pewno dzieciaki tam te swoje refleksje sformułowały, to wykorzystuję jeszcze jedną praktykę, którą też bardzo doceniam, czyli praktykę pracy w parach, kiedy dzieci ze sobą w pokojach rozmawiają o tym, co zanotowały i wzajemnie też pomagają sobie, wymyślają wspólne sposoby pokonania jakiejś trudności, czyli włączamy jeszcze ten element tego uczenia się rówieśniczego, o którym często mówimy, że też jest takim czymś bardzo, taką strategią bardzo, bardzo efektywną.
chciałam też, żeby zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby właśnie oddać głos uczniom, czyli pokazać, jak dzieci, jak młodzi ludzie reagują na te nasze niestandardowe, czyli nietypowe dla niestety dla polskiej szkoły sposoby oceniania czy udzielania informacji zwrotnej. I tutaj z pomocą, drodzy Państwo, przyszedł mi Facebook. Jest tam taka strona, która się nazywa Posłuchajcie Uczniów, na której znalazłam post, wpis uczennicy, wydaje mi się, licealnej, wraz z przykładem takiej pracy i opisem sposobu oceny pracy z języka angielskiego przez nauczycielkę. I idea była taka: zostały wskazane miejsca, gdzie uczniowie popełnili błędy, praca została oceniona, natomiast równocześnie została sformułowana, ja to nazywam, promesa lepszej oceny, a warunkiem uzyskania tej lepszej oceny było samodzielne poprawienie błędów. I jestem pod ogromnym wrażeniem rozwagi i takiej właśnie refleksyjności dotyczącej oceniania, który znalazłam w tym wpisie. Pozwolą Państwo, że przeczytam jedno czy dwa zdania. Właśnie takiego systemu oceniania oczekują uczniowie. Nie chcemy, aby tylko wytykano nam błędy i podawano odpowiedzi na tacy, zamykając w ten sposób drzwi do samodzielnej refleksji. Potrzebujemy sugestii, ścieżki, kierunku, a nie gotowych rozwiązań, które są dla nas jak wyrok. Mówią, zrobiłeś coś źle, a błąd jest nieodwracalny. I myślę, że to też jest fajna i wartościowa refleksja, dlatego że pokazuje nam, w jaki sposób na tą zmianę podejścia do strategii oceniania reagują uczniowie i że rzeczywiście realnie wyciągają z niej wnioski, a także odczuwają to, na czym nam zawsze tak bardzo zależy, czyli czują gotowość, chęć, ciekawość i zaangażowanie w poprawianie swoich błędów, czyli po prostu motywację do zdobywania wiedzy, umiejętności. Innym pomysłem jest sytuacja, w której nasi uczniowie, mogę tak powiedzieć, negocjują z nami swoje oceny, stosując różnorodne argumentacje. To jest autentyczny list, który udostępniła nam Kasia, więc gdybyś mogła, Kasiu, powiedzieć, jak to wszystko przebiegło i przebiegało. Tak, znaczy ja regularnie oczywiście pytam uczniów o autorefleksję. Oni również się samooceniają, jakby piszą, co wynieśli z lekcji, co było dla nich ważne, co ze sobą zabierają, ale część z nich negocjuje. No, znają Państwo tą metodę na pandę, tak? No, da Pani 3. I tutaj mamy przykład takiej argumentacji. Ja pozwolę sobie przeczytać tylko fragment. Pisownia jest autentyczna, bez korekty. Szanowna Pani, piszę w sprawie mojej oceny. Otóż mam racjonalne przesłanki, które mogą być czynnikiem, który podniesie moją ocenę na zakończenie roku. Uważam, że zasługuję na ocenę dobrą, ponieważ może nie jestem mistrzem świata, ale nikt z nas nie jest doskonały, a to Pani mówiła, aby tej niedoskonałości się nie wstydzić, że to naturalne. No więc jestem naturalny i się tego nie wstydzę. Byłem aktywny na lekcji, nawet lubię z Panią dyskutować, chociaż nie zawsze się zgadzamy, ale to też chyba dobrze. Oddałem wszystkie prace w terminie, z różnym skutkiem finalnym, ale starałem się. Wiem, nad czym muszę pracować, a to chyba dobrze. Dużo czytam, niekoniecznie Mickiewicza, ale codziennie czytam. Sama Pani mówiła, że to duża wartość. Zrobiłem duże postępy. Sama mi Pani o tym mówiła, więc trudno tu dyskutować z autorytetem. Potrafię argumentować, o czym mam nadzieję świadczą powyższe zdania. Wiem, czym są argumenty erystyczne. Teraz jednego użyję. Jeśli chce mnie Pani uszczęśliwić, to proszę wstawić mi ocenę dobrą. Nie pożałuję Pani tego kredytu zaufania. Wiem, momencik, bo mi tutaj teraz czat zasłania. Agnieszko, doczytasz ostatnie zdanie. Wiem, że to szantaż emocjonalny, ale wiem to, bo Pani mnie tego nauczyła, więc może jestem dobry. Z wyrazami szacunku. No i proszę mi powiedzieć, czy w ogóle
coś tutaj podlega negocjacji, tak? No uczeń wyeksplikował, tak, że on może ma świadomość pewnych braków, ale również wie o tym, że jest systematyczny, że jest człowiekiem otwartym na dyskusję, że jest człowiekiem czytającym, potrafi perswadować i manipulować, tak? Stąd ten drobny szantaż emocjonalny. No więc no, trudno było się nie przychylić, tak, za argumentację 5 dokładnie. No i jak tu nie zapraszać uczniów do tego procesu, jak tu ich pominąć w tej kwestii? No absolutnie nie jest to możliwe, zdajemy sobie to sprawę jak najbardziej, jak najczęściej powinniśmy dawać im przestrzeń na to, żeby oni samodzielnie dochodzili do rozwiązania, ale też samodzielnie szukali błędów. Ja myślę, że też nie bójmy się tego, żeby wskazać, że tu jest błąd i poszukaj tego błędu. Na pewno dużo bardziej jest to przekonujące, kiedy uczeń sam znajdzie błąd, niż wtedy, kiedy po prostu jest ten błąd wskazany bezpośrednio. Na pewno są takie sytuacje, kiedy trzeba wskazać, ale są też takie sytuacje, kiedy warto oddać głos uczniom. Ja tutaj chciałam się podzielić taką swoją praktyką i właściwie znana jestem z tego wśród uczniów, z takiego sformułowania, to jest bardzo dobry błąd. Zdanie, które zachęcam uczniów do tego, żeby oni się wypowiadali, no muszę liczyć się z tym, że jak oni się wypowiadają, no to dochodzi do różnych sytuacji, czasami bardzo nieoczekiwanych i uczniowie się po prostu często mylą, a jeśli jest dobra atmosfera na lekcji, ja też uczę języka polskiego, tak jak było mówione na początku, jest dobra atmosfera, oni się wypowiadają, no mogą się po prostu pomylić i to jest bardzo dobrze, jeśli się mylą w tych dyskusjach, jeśli otwieramy przestrzeń na to, żeby oni po prostu też zastanowili się, dlaczego to była pomyłka, żebyśmy czasami nawet wspólnie się nad tym do tego doszli, gdzie i dlaczego ta pomyłka została popełniona. Moim zdaniem niezwykle ważne jest nie tylko samo to, żeby pokazać uczniom, że popełniłeś tu błąd, ale dlaczego go popełniłeś. I też na następnym slajdzie to jest widoczne. Ja tutaj mam taką teorię i staram się robić czasami takie sytuacje, gdzie jakby przewiduję błąd, że tutaj pewnie, no zresztą wiemy jak to wygląda, no bardzo często wiemy, w których miejscach uczniowie się mylą. Prowadzimy jakiś materiał, jakieś lekcje po raz kolejny, kolejny rocznik, prawda, jest i każdy rocznik zupełnie inaczej do tego podchodzi. Niemniej pewne błędy pojawiają się z pewną częstotliwością i przewidzenie tego, że tutaj pewnie będzie błąd, to też stwarza przestrzeń na to, żeby otworzyć dyskusję. Dlaczego tak łatwo w tym miejscu popełnić błąd? Co sprawia? Jaką wskazówkę na przyszłość dla siebie byście znaleźli, żeby tego błędu w przyszłości nie popełnić? To jest ciekawe bardzo, ja bardzo mocno to polecam. Uważam, że to jest jeden z takich bardziej sprawdzających się rzeczy, kiedy pytam uczniów, co byście zrobili w przyszłości, żeby tego nie popełnić? Jak byście to zapamiętali? Tutaj jest sam przykład z mową zależną, mową niezależną. Ona nie jest w ogóle trudna, ale uczniowie się mylą w samym nazewnictwie, więc siadamy i wymyślamy, jak to zrobić, żeby zapamiętać. No i się sprawdza i potem się okazuje, że powstają wierszyki, powstają jakieś tam różne mnemotechniki. Co to zrobić, żeby zapamiętać taką prostą rzecz? To w ogóle jest bardzo łatwe, ale mylą się nazwy, prawda? Więc to jest też taki sposób, wydaje mi się, praktyczny. Oddajemy kwestię wypracowania sposobu naszym uczniom. I to, co jest na tym slajdzie, jest dla mnie bardzo ważne. To też jest dwie takie główne myśli, które bardzo często pojawiają się też w różnych amerykańskich artykułach na temat pracy z błędem. I przebijają się właśnie te dwie myśli. To znaczy zapytanie ucznia, dlaczego popełniłeś ten błąd? Dlaczego? Jak to się stało? Czyli troszeczkę tak jak właśnie w tym poprzednim przykładzie. No i kolejny krok, jak sam uważasz, że możesz ten błąd naprawić? Co możesz zrobić, żeby go naprawić tu i teraz? Co możesz zrobić, żeby z tym błędem już w przyszłości się nie borykać, żeby zapamiętać to miejsce, że ten błąd się może pojawić?
Ja też chciałabym na chwileczkę, bo zaraz właśnie opowiem też o zielonych kartkówkach. To jest rzecz, którą bardzo lubią moi uczniowie. Ale też chciałabym odwołać się do tego pytania, które tutaj było na Facebooku odnośnie właśnie tych 400 prac, 400 uczniów. Myślę sobie troszkę tak, że rzeczywiście to jest bardzo trudne i tutaj taka dyskusja była, że jak to zrobić, żeby udzielić 400 uczniom informację zwrotną. No i powiem coś, co wydaje mi się bardzo oczywiste. No nie da się udzielić 400 uczniom do każdej pracy informacji zwrotnej i myślę, że mało kto by się do czegoś takiego w ogóle zabierał. Natomiast z całą pewnością, jeśli chcemy też zadbać sami troszkę o swoją własną równowagę i swoją własną tutaj psychikę, dobrostan, to warto jest po prostu wybierać te prace, do których chcemy dać tę informację zwrotną. To jest troszeczkę tak jak, ja to widzę trochę tak jak taką inwestycję, że ja inwestuję. Między innymi inwestuję w te zielone kartkówki. To jest tutaj zielona kartkówka, to jest nic innego jak właśnie informacja zwrotna, taki podejście zero do sprawdzianu, który będzie, bo wiem, że jest ważne, bo wiem, że będzie stanowił dla uczniów wyzwania, bo wiem, że potrzebują tego, żeby gdzieś tam się właśnie sprawdzić, ale nie chcę ich zostawić w takiej sytuacji, że oni są w sytuacji stresu. I robimy po prostu sprawdzian, który jest sprawdzianem przyjemnym. Często się pojawia takie właśnie pytanie, czy to będzie na ocenę. To jest po prostu bardzo często tak, że jest w ogóle kluczowe pytanie, czy to będzie na ocenę. Nie? I wtedy ja mówię, nie, to nie będzie na ocenę i wtedy... A, okej, okay, prawda? To jest w ogóle, to powietrze schodzi, ale słuchajcie, to jest tak przy pierwszym razie, bo zdarza się, że właśnie nauczyciele, z którymi współpracuję, mówią, no tak, ale oni się wtedy nie przygotują, bo jak jest nie na ocenę, no to oni się nie przygotowują. Spokojnie, może tak być, że ktoś tak do tego podejdzie przy pierwszym razie. Bo już przy następnym zobaczę, że naprawdę warto, bo ta informacja zwrotna, którą dziecko otrzymuje, to jest też przykład właśnie z takiej edukacji zdalnej, na Teamsach, umieszczona praca w notesie i ja im daję po prostu informację zwrotną. Co oni z tym zrobią? Ich sprawa, ale naprawdę się opłaca i oni sami widzą, że opłaca się i mi i opłaca się też i im. Kolejna taka praktyka, o której też chciałam powiedzieć, no to wydaje mi się, że nie jest to jakoś specjalnie mocno odkrywcze i trochę koresponduje z tym, o czym tutaj mówiliśmy, ale wydaje mi się, że nie zapominajmy też o takich najprostszych sposobach, jak właśnie omawianie typowych błędów, popatrzenie na to, z czego to się bierze, jakie konsekwencje to niesie, że taki błąd gdzieś tam popełnimy i dlaczego zależy mi na tym, żeby o tym tutaj powiedzieć, bo zależy mi, żeby powiedzieć, że po prostu rozmawiajmy z uczniami o tym, że te błędy są, a nie tylko je wskazujmy, tak? Nie tylko mówmy, że tu popełniłeś błąd, tylko mówmy, co w związku z tym, jaka jest konsekwencja tego, że taki błąd został popełniony, ewentualnie jak właśnie można zrobić, jak zapamiętać, jak pomyśleć nad tymi błędami, żeby one w przyszłości popełnione nie były. I na następnym slajdzie właśnie jest trochę odpowiedź na to, co też było tutaj na czacie, takie pytanie. Pojawiło się pytanie, jak to zrobić, żeby właśnie coś nowego wymyślić, jeśli chodzi o to ocenianie, jeśli chcemy szanować tą kulturę pracy z błędem, jak oceniać. Ja teraz w tej zdalnej edukacji właśnie w piątej klasie zaproponowałam troszkę inną formę. Wysyłam co jakiś czas dzieciom i rodzicom również, bo ja mam wspaniałych rodziców, którzy bardzo świadomie też ze mną współpracują w tej piątej klasie, w której jestem zresztą wychowawcą. I wysyłam dzieciom i rodzicom takie zestawienie. Nie jest to bardzo pracochłonne, dlatego że w ogóle platforma Teams generuje takie zestawienia. Ja to tylko przenoszę do Worda, żeby było to zestawienie indywidualne. I tam zestawiam różne działania, które dzieci zrobiły. Jeżeli jest zaliczenie, to znaczy, że wszystko było wykonane, ewentualnie było zrobione zgodnie z informacją zwrotną, którą ode mnie otrzymywały. I
ta praca jest po prostu zaliczona. Jeśli jakaś praca jest niezaliczona, to też dostają po prostu informację, że albo była nieprzysłana, albo tak jak tam też jest taka sytuacja na dole, że po prostu gdzieś tam była wysłana, ale nie było poprawy z informacją zwrotną. I teraz kwestia tego, jaka to będzie ocena, to jest oczywiście kwestia kryteriów, które wcześniej sobie ustalimy i się umówimy. Ja troszkę się też bałam tego sposobu, bo pomyślałam sobie, że może w związku z tym będę miała w same piątki od góry do dołu, ale okazało się, że to, znaczy ja bym się cieszyła, gdyby były same piątki, ale że po prostu nagle się nie wiadomo co okaże i prawda, dzieci będą właśnie kopiowały, wklejały i te prace będą takie gdzieś tam niesamodzielne. I okazało się, że właśnie nie, że to jest coś, co będę na pewno rozwijać, to znaczy starać się ich doceniać za to, że pracują, ponieważ jest tutaj właśnie ta przestrzeń też na tę informację zwrotną i widzę, że to są samodzielne prace. I widzę, że ja ich oceniam potem jakby w konsekwencji, dając im jakąś ocenę raz na jakiś czas z różnych aktywności, oceniam ich za systematyczność, za to, że pracują i za to, że pracują sami. I jest mi niezwykle przyjemnie stawiać te piątki. Rzeczywiście jest tych piątek sporo i one są zasłużone i to jest niezwykle, niezwykle przyjemne. Zobaczyli, że jeśli pracują systematycznie, to po prostu warto. Widzę, Kasiu, że chciałabyś chyba coś dodać. No właśnie, tak też nie chciałam ci przerywać, Agnieszka, ale tutaj bardzo ważne wydaje mi się to, co wybrzmiewa, Agnieszko, z tych twoich przykładów, to jest ta kwestia systematyczności pracy i to, że potrafisz ją wydobyć z uczniów nie poprzez taką ocenę sumującą, tylko poprzez całą masę różnych innych sposobów oddziaływania. Kasiu, a jak ze starszymi dziećmi, z młodzieżą jest? Jak to wygląda w twojej szkole? To znaczy, ja nie prowadzę niestety takich zestawień, chociaż teraz widzę, że jakby doceniam wkład, doceniam trud, doceniam to, że ktoś podjął inicjatywę. I zawsze taki uczeń jest nagradzany. Natomiast nie prowadzę takich statystyk i chyba żałuję, bo myślę, że to by dało mi taki ogląd i możliwość zapanowania nad tym potencjałem, nad motywacją i nad stosunkiem do pracy. Ja po prostu starą archaiczną metodą robię sobie notatki zielonym długopisem na marginesie swojego zeszytu. Ale dziękuję, wykorzystam. A ja też właśnie myślałam nad tym, jak to zrobić, żeby docenić ich rzeczywistą pracę i to, że oni po prostu z czegoś się wywiązują, coś robią rzetelnie, starają się. Jak odnieść się do tego, że ktoś właśnie, są tacy uczniowie, no nie oszukujmy się, jest rzeczywiście to w ten sposób, bywa, że uczeń jest zalogowany na lekcji, my w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, czy on tam jest, czy go tam nie ma. No widzimy czarny kafelek. Ja mam taką trudność akurat osobistą własną, że dosyć słabe są tam jakieś połączenia, łącza, nie wiem, co tam jest słabego, ale jak włączamy wszyscy kamerki, a robimy to zawsze, niemniej później, kiedy już zaczynamy udostępniać i robić inne rzeczy, no to wyłączamy te kamerki, bo niestety te słabe łącza powodują to, że jakby potrzebne jest nam udostępnianie i praca na materiałach. Ale właśnie dzięki temu, że dużo tych rzeczy daje przestrzeń na to, żeby oni robili to już podczas lekcji, nie tam, że siedzą potem w domu systematycznie. Fajnie, jeśli to tak jest, ale najlepiej, jeśli większość tych rzeczy jest podczas lekcji. Kolejna taka propozycja to jest coś też bardzo chyba oczywistego i aż nie wiem, czy o tym mówić, ale wspomnę tylko, że nic bardziej nie daje nam lepszej informacji zwrotnej niż to, żeby przeanalizować, jakie uczniowie popełniają błędy. I tutaj jest właśnie taka jedna z informacji zwrotnych, które gdzieś tam udzielałam dziewczynce, z którą pracowałam też do konkursu i okazało się, że ta dziewczynka miała problemy po prostu, ewidentnie widziałam, że najwięcej błędów popełniała w związku z jakąś tam interpunkcją. No i w tym momencie zaplanowałyśmy sobie dalszą pracę na podstawie tego, co najczęściej takim błędem jest i czy też było w jej pracach. I myślę też o tym, co
tutaj też jedno z pytań takie właśnie było na czacie w kwestii tego, co jeżeli praca w ogóle nic nie ma dobrego. Myślę, że troszkę nas zabezpieczają, najczęściej oczywiście, nie mówię, że zawsze, bo zdarzają się ich prace, które są w postaci zero, czyli tam w ogóle nic nie ma, ale nas zabezpieczają trochę kryteria sukcesu, bo jeśli te kryteria sukcesu, czyli dobre kryteria do pracy, dobre punkty, według których ci uczniowie będą sobie robili te prace, to moim zdaniem szansa na to, że w tej pracy nie będzie niczego dobrego, jest po prostu naprawdę nikła. I zawsze coś tam spośród tego, co wskażemy, jeśli oni pracowali z jakimiś kryteriami konkretnie, robiąc tę pracę, no to zawsze tam coś się znajdzie pozytywnego, co można docenić, a w ostateczności, tak jak tam ktoś powiedział, że docenić to, że jest, to też jest ostateczna rzecz. I takie zdanie, które wydaje mi się ważne, że mówimy dużo o uczeniu się na błędach, no i nasi uczniowie popełniają te błędy, no i oczywiście to jest faktem, natomiast żeby oni się na nich nauczyli, to muszą wiedzieć, że je popełnili, więc w tym jest rola nasza właśnie nauczycieli, żeby ich wspierać i pokazywać, że te błędy popełniają i otwierać ich na to. Tak, tak, na pewno. Bardzo dziękuję, Agnieszko, to bardzo ważne i tak naprawdę tak płynnie przechodzimy do jeszcze jednego ważnego tematu, czyli tematu związanego z tym, co my nauczyciele robimy z uczniowskimi błędami, ponieważ mówimy często uczyć się na błędach, ale też mamy tego świadomość, że my też się uczymy dzięki uczniowskim błędom. Ale po to, żebyśmy to robili, warto, żebyśmy przede wszystkim znali uczniowskie błędy, mieli taką gotowość, chęć i otwartość, żeby je analizować, może nawet kategoryzować i w kontekście ich różnorodnych typów po prostu zastanawiać się, jakie, nie wiem, nowe strategie nauczania, jakie sposoby oddziaływania na uczniów, jakie zmiany wprowadzić w naszych metodach pracy, żeby wesprzeć uczniów w tym radzeniu sobie z własnymi błędami. I chciałabym teraz jeszcze raz zaprosić Państwa na Mentimeter, już tam idę, i za chwileczkę Państwa zaproszę do odpowiedzi na kolejne ważne dla mnie pytanie. Momencik, muszę tylko przesunąć prezentację. To jest właśnie pytanie dotyczące tego, jakie błędy popełniają nasi uczniowie. Jakie są te najbardziej typowe błędy, które zauważamy w pracach naszych uczniów, w odpowiedziach naszych uczniów? I tak jak mówię, ta refleksja na temat typów błędów będzie nas prowadzić do kolejnej refleksji związanej z tym, jak możemy uczniom pomagać i jakie wnioski wyciągać już nie dla uczenia się uczniów, tylko dla naszego uczenia uczniów, pamiętając o tym zawsze, co dla nas wszystkich jest przecież oczywiste, że to uczeń jest w centrum tego procesu i to jemu chcemy pomóc we własnym rozwoju i zdobywaniu coraz to nowych umiejętności. To są błędy z nieuwagi, to są błędy interpunkcyjne i ortograficzne, czyli konkretne błędy ortograficzne, rachunkowe, gramatyczne. To są błędy, które są określane jako brak logiki i spójności, praca niezgodna z tematem, bezmyślne, wynikające z pośpiechu, skrótowego czytania poleceń. To są błędy językowe, to są błędy gramatyczne i literówki. To jest nierozumienie poleceń, to jest byle jakość, to jest nieuważność, to jest nieuważne czytanie poleceń, to jest niezwracanie uwagi na to, co dzieciaki robią, czyli czekam, może jeszcze się pojawią kilka kolejnych odpowiedzi, zobaczymy. Już widzę, że stylistyczne, bez interpunkcji, znowu nieuwaga, językowe, przepisywanie z internetu, to może nie jest błąd, tylko raczej plagiat czy po prostu postawa.
nieuczciwe, brak zrozumienia tekstu. To ciekawe, z czego to wynika. Widzą Państwo, rzeczywiście te błędy są, jeśli mogę powiedzieć, bardzo różnego kalibru, prawda? One, tak jak Państwo piszą, z jednej strony dotyczą po prostu nieuwagi, pośpiechu, takiego troszkę uczniowskiego bałaganiarstwa, a z drugiej strony mogą też wynikać z takich niewłaściwie zastosowanych strategii rozumowania, czy też błędnie przyjętych założeń. Czytałam kiedyś taką publikację francuskiego psychologa poznawczego Jean-Pierre Astolfi, który dokonał własnej kategoryzacji błędów, czyli stworzył taką typologię błędów. Na jej podstawie, analizując moją pracę z uczącymi się ze mną osobami języka obcego, języka francuskiego właśnie, teraz w okresie tej ostatniej zdalnej pracy pozwoliłam sobie stworzyć taką własną moją typologię uczniowskich błędów, o której chciałabym Państwu parę słów powiedzieć. Pierwsza, i to doskonale nawiązuje do tego, co Państwo napisali na Mentimeterze, to jest właśnie niezrozumienie polecenia albo niewłaściwe odczytanie naszej intencji, naszej nauczycielskiej intencji, naszych oczekiwań. Nieczęsto to jest po prostu deficyt informacji, brak konkretnej wiedzy, która pozwala na rozwiązanie postawionego przed uczniami problemu, nierozumienie pojęcia, nieznajomość koncepcji. Często też jest to po prostu przyjęta strategia rozwiązania zadania, czyli ta strategia rozumowania, takie niewłaściwe rozpoznanie powiązań, analogii, nielogiczne argumentowanie. Czasem, i to też jest bardzo ważna uwaga, która właśnie dotyczy przede wszystkim czasu edukacji zdalnej, to jest zbytnia złożoność treści lub konkretnych czynności do wykonania z perspektywy ucznia. I to wcale nie chodzi o złożoność rozumowania, myślę, takim podejściem taksonomicznym, tylko o złożoność treści w danym zadaniu, w danej aktywności dla ucznia. Często jest tak, że kiedy to samo zadanie ja podzielę na trzy kawałki i tak naprawdę nie zrobię tam, jakby nie ułatwię go, tylko po prostu stworzę z niego trzy odrębne zadania, moi uczniowie nie mają problemu na przykład z jakimś przekształceniem językowym. Natomiast wtedy, kiedy naraz muszą zrobić kilka konkretnych rzeczy, treść aktywności po prostu jest dla nich zbyt złożona. Często, i to bardzo ważny temat, to jest temat związany z tak zwanym, ja to nazwałam przeciążeniem poznawczym, czyli sytuacją, kiedy my, nauczyciele w tym nauczaniu zdalnym, kiedy sami siebie też nie spotykamy, nie widzimy, przekazujemy naszym uczniom zbyt wiele różnych informacji, zadań, obowiązków jednocześnie. Nie widzimy tego, trudno nam jest tym zaradzić, nie wsłuchujemy się też albo niewystarczająco, zdarza się, że niewystarczająco wsłuchujemy się w to, co uczniowie mają do wykonania jako zadania, które otrzymali na innych przedmiotach. Tutaj mamy taki myk, o którym pomyślałyśmy i też to jest doświadczenie jednej z zaprzyjaźnionych szkół, kiedy nauczyciele jednej klasy podjęli taki wysiłek, by wspólnie raz w tygodniu wypełniać niestety jeszcze jedną dodatkową tabelkę, więc wydawać by się mogło, że to jest jakaś okropna biurokracja, ale ta tabelka, ona wyglądała w taki sposób, że każdy nauczyciel pisał coś takiego, co moi uczniowie mają do zrobienia, bardziej w sensie typ pracy, a nie, że tam ćwiczenie ze strony tej a tej, tylko że mają coś przeczytać albo właśnie rozwiązać kartę pracy albo znaleźć jakieś materiały, czyli taki typ pracy, jaki uczniowie mają wykonać, ile w ocenie nauczyciela uczniom to czasu zajmie i na kiedy to mają wykonać. A rolą wychowawcy klasy było analizowanie tych wpisów nauczycielskich i ewentualny kontakt z koleżankami i kolegami właśnie z prośbą o to, żeby coś jednak
przesunąć termin, albo żeby nie dawać dzieciom w tygodniu tylko i wyłącznie zadań polegających na wypełnianiu kart pracy i tak dalej, i tak dalej. Niby duża, znaczy, można by pomyśleć kolejne biurokratyczne zadanie, ale z drugiej strony korzyści z tego podejścia były ogromne i dla uczniów, i dla samych nauczycieli, którzy w ten sposób widzieli, że rzeczywiście no, jest problem, którego przedtem nie zauważali. I to, o czym też bardzo dużo Państwo mówili, czyli taka nieuwaga, brak koncentracji, stres, pośpiech, no i to, co też często, gęsto uczniowie komunikują nam, że zieje z tych naszych zdalnych lekcji, czyli ich monotonia i nuda. Na pewno to nie dotyczy Państwa, ale powiedzmy sobie szczerze, że, no, że wiemy to także od naszych dzieci, że bywa tak, że lekcje i w taki sposób są postrzegane. Kasiu, Agnieszko, powiedzcie mi, czy jak wy postrzegacie takie podejście, taki sposób analizowania uczniowskich błędów? Jak sobie radzicie z każdym z nich, bo czy z każdym z typów, czy z wybranym typem? Bo zobaczmy, po co my to robimy. Nie robimy tego tylko i wyłącznie po to, żeby to przeczytać, tylko za każdym razem, kiedy widzimy, że nasze dzieci niewłaściwie odczytują te nasze polecenia, czy nie rozumieją ich, czy właśnie są nieuważne, są pospieszne, czy też właśnie brakuje im określonych informacji, określonych strategii rozumowania. Za każdym razem jest to, tak jak powiedzieliśmy, dla nas ważna informacja. Informacja, która pozwoli nam na to zareagować. Powiedzcie, dziewczyny, jeśli macie jakieś przykłady, jak wy w takich sytuacjach postępujecie? Czy ja może mogę, Agnieszko? Tak, jasne. Ja tylko tak krótko, ponieważ no, jakby muszę, chociaż nie lubię się tak zawsze zgadzać, ale z niechęcią, ale muszę przyznać rację, że faktycznie ta typologia jest mocno osadzona w rzeczywistości szkolnej. I teraz co ja robię? Jeżeli chodzi o złożoność treści lub czynności, no stawiam na mikronauczanie. Mniej modułami, fragmentami, czyli nie pisz całą rozprawkę, dlatego że napisanie tej rozprawki kojarzy ci się z jakąś awykonalną pracę, którą musisz wykonać w pocie czoła i być może nagroda nie będzie oszałamiająca, ale napisz jeden argument, tak? Stwórz akapit analityczny i już robi się na świecie lżej, tak? Ja mam mniej do sprawdzania, uczeń ma mniej do napisania, mniejsza pokusa, żeby skorzystać z gotowców, tudzież wesprzeć się jakąś ambitną stroną. A jeżeli chodzi o te elementy związane ze strachem, pośpiechem, no to też dzisiaj akurat analizowałam projekt prześwietny zresztą, który zrobili moi uczniowie w zdalnej rzeczywistości. Nagrali film inspirowany panem Tadeuszem i nawet, wiecie, był naprawdę zabawny, inteligentny, etc., ale pojawiło się kilka błędów, no więc też jakby zadawałam pytania, z czego to wynika, co możemy zrobić, jakie wnioski na przyszłość. I chociaż też mam wielu uczniów, co prawda nie 400, ale to działa, tak? Czyli jakby sama rozmowa na początku, a w finale klamra taka refleksyjna i myślę, że świetnie w ten sposób można pracować, ale przede wszystkim dzielić, tak? No bo uczeń przytłoczony ogromem zadań, no nie będzie dobrze funkcjonował. Także mikro nauczanie. A ja chciałabym dodać, słuchajcie, jeszcze o jednej takiej rzeczy, która wydaje mi się być ważna i warto, żebyśmy tutaj o tym powiedzieli. To znaczy, właściwie to jest chyba odpowiedź na czwarty i piąty punkt tego podziału, typologii. Zbytnia złożoność treści lub czynności do wykonania z perspektywy ucznia, przeciążenie poznawcze. Ale teraz popatrzmy też z perspektywy ucznia. Czasami się zdarza, że uczeń po prostu też nie zrozumie polecenia, wtedy kiedy ono jest zrobione świetnie przez nas, ale zdarza się też, i warto o tym pamiętać, też polecenia, które po prostu my źle skierujemy do ucznia, źle je zbudujemy. I jeżeli po sprawdzeniu czy też udzielaniu informacji do 30 prac uczniowskich stwierdzamy, że nikt nie odpowiedział dobrze, to być może
ten błąd nie bierze się z tego, że jest to błąd po prostu uczniowski, ale być może jest to nasz błąd i warto zastanowić się, co my powinniśmy zrobić w przyszłości, żeby takich poleceń nie formułować do uczniów, żeby tam stworzyć przestrzeń na błędy. Bo uderzmy się w pierś. Wielokrotnie to tak wygląda, że gdzieś w tym poleceniu jest haczyk, z którym uczeń sobie nie poradził. No właśnie. Ja też starałam się, ale chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiały. Właśnie zastanowić się, co my możemy zrobić, jakie wnioski wyciągać wtedy, kiedy analizujemy uczniowskie błędy właśnie pod kątem tego, jak my możemy modyfikować nasze uczenie. No i odnosząc się do tych punktów czwartego i piątego z poprzedniego slajdu, myślę, że bardzo ważne i potrzebne i też często i dużo o tym mówimy, jest to ograniczanie programów nauczania tylko i wyłącznie do tego, co jest w podstawach programowych, a wiemy, że wiele programów jest tak skonstruowanych, że wykracza swoimi treściami poza programy nauczania, albo też wręcz do celów ogólnych, które są sformułowane w przedmiotowej podstawie programowej, pamiętając, że ona dotyczy po prostu całego etapu edukacyjnego i jeden z aktów prawnych covidowych, rozporządzenie wiosenne, daje nam do tego prawo. Warto też, szczególnie teraz, kiedy pracujemy zdalnie, stosować ten spiralny model, układ treści nauczania, czyli powracać do omawianych zagadnień, ewentualnie poszerzając je, wiedząc o tym, że w tym świecie komunikacji zapośredniczonej pewne rzeczy po prostu nam umykają. No ta nasza bolączka poleceń, właśnie na ile uczniowie nie rozumieją poleceń, to już Agnieszka to expressis verbis powiedziała, a na ile my tak formułujemy polecenia, że one są niezrozumiałe dla uczniów. Nuda, monotonia, nieuwaga, pośpiech. Myślę, że to może być dla nas dobra zachęta do tego, do takiej refleksji związanej z tym, czy ja uczę podawczo, czy może mam na podorędziu pewne metody, które sprawdzą się w edukacji zdalnej, a które sprawią, że uczniowie będą zaangażowani i aktywni, i ta aktywność spowoduje, że pewnych błędów nie będą popełniać. Dziewczyny, chciałobyście to skomentować jakoś, tą kwestię metod właśnie w zdalnej edukacji? Czy ja muszę się uderzyć w pierś, że faktycznie zdarzało się, że błędy popełniane przez uczniów były wynikiem mojej opieszałości i braku precyzyjności w sposobie formułowania polecenia. Tak? Kiedy mi się wydaje, że uczeń po prostu zrozumie język odległej galaktyki i on po prostu będzie wiedział w locie, jakie mam wobec niego oczekiwania, więc teraz staram się być bardziej precyzyjna w formułowaniu tych oczekiwań, ale wiem, że to teraz już wiem, tak, że to nie były ich błędy, tylko moje. A ja bym chciała podkreślić tę rolę tego tutaj zdania mniej znaczy więcej. W ogóle generalnie to jest myśl, która przyświeca mi przy wielu sprawach. Jeśli mam ileś rzeczy wrzucić do jednej lekcji, to się zastanawiam, czy jest to w ogóle zasadne, czy jest po co przede wszystkim, tak? Czy to jest w ogóle zgodne z celem, który zaplanowałam. No a w edukacji zdalnej absolutnie, to też już wiem. Jak już wszystko zaplanuję, to potem muszę trochę odjąć, bo od razu wiem, że na pewno się nie uda, jak jest zdalnie. A potem też nie mieć żalu do siebie, jeśli nie uda się nawet to, co założyłam, że zrobię po odjęciu części z tych rzeczy, które zaplanowałam. Także też troszkę takiego, z jednej strony świadomości naszej, że niektóre spośród tych błędów wynikają z naszej strony, ale też danie przestrzeni na to, żeby oni pracowali w takim tempie, który jest możliwy w pracy zdalnej, bo jest to tempo inne i to na pewno nie przekłada się jeden do jednego, lekcja stacjonarna do lekcji zdalnej. Pierwsza zasada to właśnie mniej to więcej. Zaplanuj,
podziel to nawet na pół, podziel to na pół i dopiero startuj z tą lekcją. I nie miej do siebie żalu, jeśli jeszcze nie wyjdzie. A ja bym chciała jeszcze też powiedzieć jedno zdanie na temat tego piątego punktu, tej tak zwanej weryfikacji poziomu taksonomicznego myślenia. Ja tutaj mam na myśli takie coś, że jak wiemy, często czytamy takie badania, że my nauczyciele pytamy naszych uczniów przede wszystkim o dane, fakty, informacje, czyli o takie rzeczy, które wymagają tylko i wyłącznie przytoczenia tego, czego uczeń się nauczył, nie wymagają żadnych bardziej złożonych procesów myślowych. I drodzy Państwo, takie badania mówią o tym, że nawet, nie wiem, 80-90% tych pytań naszych kierowanych do uczniów właśnie jest skupione na tym najniższym poziomie myślenia. I myślę, że to jest tak, że to jest po prostu nudne dla uczniów. To są zadania, aktywności, które nie mobilizują uczniowskich mózgów do tego, by przetwarzały, by były aktywne. I to sprawia też, że, no, że dzieciaki nam umykają właśnie z uwagą, z uważnością i po prostu z zainteresowaniem i zaangażowaniem. Więc taki apel, zastanówmy się, czy nasze pytania, czy zadania, czy prace domowe, one są tylko odtwórcze, czy one polegają tylko i wyłącznie na tym, by przytoczyć dane fakty, informacje, czy może szukamy takich poziomów myślenia, które angażują bardziej złożone procesy poznawcze, oczywiście na miarę tej możliwości i poziomu wiedzy przedmiotowej naszych uczniów. Strasznie już nam mało czasu, dziewczyny, zostało, dosłownie 3 minutki, żeby Kasia nam powiedziała na koniec jeszcze najważniejsze rzeczy dla uczestników, więc Kasiu, powiedz parę słów o tym doświadczeniu, jakie możemy wyciągnąć z tego, kiedy pytamy naszych uczniów o nasze uczenie się i też o nasze błędy. Że w końcu jest coś, na czym naprawdę się znam, tak? Czyli tutaj mowa jest o tym, jakie ja błędy popełniam, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jestem koronowaną głową, ponieważ jestem mistrzynią popełniania błędów wszelakich, o czym dowiedzą się też Państwo z, mam nadzieję, zabawnego artykułu, który będzie dołączony do Wakeleta. Co jest bolesne, miło tak rozmawiać w kulturalnym, sympatycznym gronie o błędach, ale bardziej bolesną kwestią jest to, kiedy uczniowie formułują opinie na temat popełnianych przez nas błędów i kiedy dostajemy tą informację zwrotną od nich, co się udało, a co nie. Kiedy mi się wydaje, że jestem mistrzem świata i w ogóle tak kocham po prostu swoją pracę i że tą energią mogłabym oświetlić wielkie miasto, tak, i wydaje mi się, że jestem taka świetna. I wtedy pojawia się ewaluacja, kiedy to uczniowie na przykład piszą, że mam wrażenie, że tylko pani się dobrze bawi na tych lekcjach. Te wszystkie gadżety są zbędne. Jestem w liceum, żeby się uczyć, a nie bawić. Potrzebuję dobrych notatek, a nie miłej atmosfery. No i teraz trzeba w pokorze jakby skulić ogonek i zastanowić się, jakie potrzeby ucznia nie zostały spełnione. Teraz jakby sztuką jest również to, w jaki sposób my podejdziemy do swoich błędów i jakie z tego wyciągniemy wnioski, dlatego że no jakby tworzenie teoretycznych koncepcji w momencie, kiedy samemu się nie potrafi tego zrobić, no jest trudne. Strasznie skracam, ale zależy nam bardzo na tym, żeby skończyć na czas, żeby Państwa nie trzymać dłużej. Myślę, że to, co widzimy na tym slajdzie, to w jaki sposób błąd w kulturze pracy szkoły może przestać kultywować właśnie tą kulturę błędu na rzecz pedagogiki błędu, to jest właśnie takie myślenie o tym, że uczenie się uczniów to jest nasz cel. Fajnie, jeśli wielu nauczycieli w szkole albo wszyscy nauczyciele w szkole wspólnie podejmują taką praktykę pracy z błędem, czyli takie pozytywne, konstruktywistyczne do niego podejście. Fajnie, jeśli tak jak Agnieszka pokazała, to nie ocenianie sumujące, więc różne formy informacji zwrotnej dominują w naszej pracy z uczniami. No i też warto pamiętać o rodzicach młodszych dzieci szczególnie, choć nie tylko, żeby w domu dzieciaki nie konfrontowały
się też z innym podejściem niż to, z którym staramy się pracować w szkole. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za to spotkanie. Myślimy bardzo zgodnie i spójnie, że takie podejście do błędu, właśnie takie o nim myślenie, to jest mnóstwo zysków, które osiągamy zarówno my, jak i nasi uczniowie. To jest odwaga, bo przecież nie ma strachu przed złą oceną, więc mogę być odważny, mogę dążyć do pokonywania coraz to nowych wyzwań. To jest ryzyko, bo ryzyko się opłaca, nie ma strachu, nie ma porażki, nie ma złej oceny. To jest właśnie otwartość na eksperymentowanie, badanie i odkrywanie. To jest w końcu kreatywność, bo takie działanie na rzecz multiplikowania pomysłów, rozwiązań i ich zastosowań. To jest też kształtowanie umiejętności wytrwałości i przede wszystkim też to jest doświadczenie współpracy z nauczycielem, z innymi uczestnikami tego procesu uczenia się i też to, że nikt się nie będzie śmiał z tego, kiedy ja powiem coś nie tak, nikt mi nie powie, że jestem słaby, zły i nie będę musiała się schować pod ławką ze wstydu. Myślę, wierzymy we trzy, że takie myślenie o błędzie po tym naszym półtora godzinnym spotkaniu jest teraz Państwu bliskie. Myślę, że zawsze było bliskie, ale że otwierdzą się Państwo właśnie w tym, że błąd to drogowskaz, że to jest kolejna próba w procesie uczenia się, że to jest dźwignia postępów w nauce, narzędzie autokorekty, a przede wszystkim efekt podejmowanego przez naszych uczniów ryzyka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Oddajemy teraz głos Kasi. Ja Wam dziękuję. Czat rozgrzany do czerwoności teraz w podziękowaniach dla Was. Ja obserwowałam też, co działo się na Facebooku. Było bardzo dużo ciekawych dyskusji, czyli też pojawiła się informacja, że to jest temat bardzo na czasie. Też mam takie poczucie, że to jest temat bardzo na czasie i dziękuję Wam za odniesienia do edukacji zdalnej. Oczywiście zaświadczenia link wkleiłam, bardzo proszę się nim podzielić i skorzystać. Mam nadzieję, że to nie będzie takie trudne, wystarczy się zalogować do naszego systemu i dopiero kliknąć w link, bo to zaświadczenie nie jest przypięte do strony głównej. Wrzucam jeszcze raz link do tego zaproszenia na spotkanie wymiany doświadczeń. Jeśli kogoś zainteresował ten temat, poczuł się dzisiaj bardzo mocno rozentuzjazmowany i zbłądzony, może właśnie sam ma ochotę pobłądzić albo poszukać rozwiązania na błędy swoich uczniów i swoje własne, jak powiedziała Kasia, mistrzyni błędów, bardzo mi się to podobało. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'u na Facebooku i śledzenia wszystkich innych kanałów, czyli bloga CEO. I spotkamy się, myślę, niebawem. Mamy plany na następny webinar Odpornej Szkoły. Dziękuję bardzo za udział. Myślę, że mogę już powiedzieć dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobranoc.